Dzień dobry Państwu. Reakcja łańcuchowa i Aneta Łańcuchowska oczywiście w naszej kuchni, w której no, dzisiaj będą niezłe jaja, tak? No, tak nie da myślę. Się ukryć, nie da się ukryć, ponieważ dzisiaj, jak już Aneta wcześniej zaczęła część teoretyczną naszego wspólnego cyklu, zajmujemy się tematem jajek, ale chciałbym jeszcze wrócić do tej teorii, zanim zaczniemy Wybrać świeże jajka? Jak wybrać świeże jajka, jakie jajka, co z tymi jajkami robić? Ja mam tutaj super przykład. Jedno jajo pływa, a drugie się zatopiło. Które jest świeże? No to, które zdecydowanie się zatopiło, bo to, tak które jest. Pływa, jest w jajku taka komora powietrzna i w nieświeżym jajku bardzo dużo już jest tego powietrza, dlatego widać, że to jajko nam wypływa. Natomiast no tak. Wiesz, Piotrek, jak idziemy na bazar, no to trudno, żebyśmy zabrali ale na ten bazar właśnie. Prosta sprawa. Ja dokładnie, mam, rozbijemy ja mam jajko. To samo jajko, ale nawet można, ja nie wiem, czy rozbijmy, da się to zobaczmy, usłyszeć, bo możemy zabrać tak sobie na bazarek miseczkę, talerzy. No nie przesadzajmy. No możemy, no ale chodzisz wiesz, na lepiej bazar z miseczką, ale możemy to na słuch zrobić. O, wystarczy popatrzeć, jak to jajko się wylało. Świeże jajko, żółtko jest okej, okay, zawsze takie samo, ale białko jest zupełnie się rozlało, w jednym kawałku. Nie ma takiej luźnej tutaj się rozlało, ale też na słuch możemy. Jeżeli jest to powietrze, potrząśniemy delikatnie, to usłyszymy, bo to jajko ma miejsce, żeby się przemieścić. Nie? Dokładnie to tak. To jest świeżość. Jedynki od zera do czwórek mamy. Wybieramy co? Zerówki, jedynki. Wiesz, zdecydowanie tak. Natomiast jeżeli chodzi o samą wartość pokaż odżywczą tych jajek, sama wartość odżywcza tych jajek, czy to są jajka trójki, dwójki, no jedynki, właśnie, czy ekologiczne, to ta wartość odżywcza jest bardzo podobna. Okay. Oczywiście to jajko żółtko będzie się różniło kolorem w zależności od tego, czym były kury karmione no, i jaka jest zawartość beta-karotenu w paszy. Więc zazwyczaj jest tak, że te kury ekologiczne są karmione po prostu warzywami, które zawierają beta-karoten i dlatego to żółtko jest intensywnie żółte. Natomiast czasami zdarza się, że kupimy jajka trójki i żółtko będzie intensywnie żółte, ale będzie to po prostu wynikiem dodatków barwników, beta-karotenu. Okay. Ale to tak, też barwników smakowo. Dobrze, co dzisiaj zrobisz? Ale tak szybciutko, bo zaraz... Ja dzisiaj zrobię mazurka. Mój mazurek będzie znacznie zawierał mniej kalorii niż ja taki tradycyjny. Ja widziałem. Powiemy o tej ilości masła później. Czyli będzie mazurek. I co z jajek konkretnie? Z jajek zrobię faszerowane jajka. Dobra, ja zrobię bułeczki, które wypełnię gotowanymi jajkami na twardo, takimi posiekanymi. I zrobię jajko panierowane, które będę smażył w głębokim oleju. Ale to już w następnym wejściu. W oleju, Matko Boska. Ojejku, ale to już będzie przepyszne jajko. A my widzimy się już po przerwie.